Cześć, mam na imię Irek, plumkam w coverbandzie, który się nazywa Moby. Wciąż jestem przy taniej gitarze Washburn RX-10, którą w poprzednich odcinkach rozkręciliśmy, wyczyściliśmy, wypolerowaliśmy, wymieniliśmy strunę, wymieniliśmy elektronikę. Zrobiliśmy, co my żeśmy tam jeszcze robili w niej, ekranowanie, tak, całej gitary, wszystkich komór, tak. No dobrze, ale w każdym razie już po tych ulepszeniach gitary, czy tam regulowaniach, mamy efekt w postaci potencjometra, który nam rozłącza humbuckera. Tak, nie było tego. Humbucker oryginalnie miał wyprowadzenie do tego, żeby można było zrobić rozłączanie cewek, ale no, oryginalnie fabrycznie nie ma tutaj takiego przełącznika, więc zmieniliśmy ten potencjometr na przełącznik, na taki z przełącznikiem, który zwiera jedną z cewek do masy i powoduje, że gra tylko jedna cewka i mamy jakby trzy single, tak? Dobrze, ale nie o tym. Czyli tak, jak żeśmy założyli nowe struny, to trzeba nastroić gitarę, a po nastrojeniu gitary trzeba jeszcze sprawdzić, prawda, wyregulować jej wysokość strun nad programami, akcje strun, a jeszcze wcześniej, albo w międzyczasie, albo na przemian trzeba również wyregulować krzywiznę grifu, tak? Właściwie na każdą z tych regulacji można byłoby zrobić jakiś tam krótki filmik. Nie będziemy teraz pokazywać wszystkich tych elementów. W każdym razie krzywiznę grifu regulujemy tutaj prętem, który jest schowany pod taką maskownicą, imbusem. Możemy go wyregulować w ten sposób, żeby ten gryf był lekko wklęsły, tak, kształt łuku, ale bardzo lekko wklęsły. Możemy sobie to tam jakoś tam ręcznie sprawdzać, naciskając na pierwszym i na ostatnim progu strunę i sprawdzając, prawda, czy tutaj struna leży, opiera się na progu, no nie wiem, może na dziewiątym, siódmym, no gdzieś tam powiedzmy w połowie gryfu, tak sobie patrząc. Czy ona się opiera na tym progu, czy jest lekko nad progiem, tak? Lekko, to znaczy tam jakieś ułamki milimetra, najlepiej, żeby to nie wiem, ze 0,2, może 0,3 milimetra nad tym progiem. Ona sobie leżała tak jakieś standardowo. Krzywizna byłaby dobrze wyregulowana. Tutaj akurat struny zmieniłem na bardzo tanie, tam nie wiem, za 16 zł framusy. Niemieckie struny, pewnie robione w Chinach, ale pewnie nie jestem. Ale struny z 11,50, podobne struny Ernibala, znaczy nie podobne struny pod względem tego, kto je wytwarzał, tylko podobne pod względem grubości, tak, bo 11,50 mam teraz, a właściwie chyba też miałem 11,50, może 11,51. W każdym razie struny były bardzo, bardzo podobne grubością, naciągiem i właściwie po założeniu strun regulacji krzywizny gryfu nie trzeba było wykonywać. Jest wyregulowany właściwie. Wyregulowałem sobie także tutaj, prawda, tymi śrubkami wysokość poszczególnych strun nad progami i wyregulowałem sobie także mędzurę. No i cóż, oczywiście tych filmików o tym, jak się je reguluje, w internecie jest wiele, więc nie problem je znaleźć, ale właściwie dla przypomnienia mogę pokazać, jak to jakoś tak szybciutko, domowym sposobem można zrobić, pod warunkiem, że mamy coś, co, no, czyli stroik, tak? Jakiś stroik, tak? Czym dokładniejszy, czym prawda, lepszy ten stroik, to precyzyjnie możemy tą mędzurę ustawić, ale ja pokażę takimi najprostszymi metodami, tak? Mamy stroik za, strzelam, 20 zł plus przesyłka, myślę, że więcej on nie kosztuje, kupiłem ich kilka i chyba tak 20 czy 21 zł płaciłem za sztukę. Czyli taki taniuteńki stroik. Dodatkowo, co nam będzie potrzebne? Dodatkowo będzie nam potrzebny tylko taki klucz, który powoduje możliwość przesuwania tych tutaj sanek. No, nazwijmy to sankami, tak? Tych elementów mostka, na których opierają się struny, a które tutaj z tyłu posiadają śrubę, która pozwala je przesuwać także, czyli jakby skracać mędzurę, bądź wydłużając mędzurę. Zmieniamy jakby miejsce, na którym, prawda, na którym struna chciałaby zagrać daną wysokość dźwięku, tak? A trzeba tak dopasować, żeby, prawda, nie wiem, struna E
zarówno pusta grała dźwięk E, jak i na 12 progu, jak i na 24 progu. Tak, tu wszędzie musi być E. No i na tym polega, jak ktoś mówi, regulowanie menzury, że trzeba, prawda, tymi saneczkami, no tak to nazwijmy, przesunąć je w taki sposób, żeby zarówno w tym miejscu, jak i w tym miejscu był dźwięk E. No i teraz tak, jeżeli mamy, może nie, wezmę imbusa, pokażę wam to dokładnie, jak to wygląda. Musimy tylko pamiętać, że menzurę regulujemy dopiero po wyregulowaniu wszystkiego innego, tak? Czyli koniecznie struny muszą być już na odpowiedniej wysokości, bo teraz możemy menzurę wyregulować, podnieść strunę nieco do góry i już zupełnie nie będzie to funkcjonowało. Ponownie trzeba będzie regulować menzurę. Struny, wysokość strun ustawiona, krzywizna gryfu ustawiona. Dopiero w tym momencie bawimy się regulacją menzury. Mamy tutaj taki bardzo taniusieńki. Bardzo taniusieńki stroik. To tremolo wyciągniemy, bo to nam niepotrzebne. Ten stroik ustawimy tak, no tak ogólnie, tak? Jak się zaświeci na zielono, znaczy, że jest nastrojone. Jak się zaświeci na czerwono, to znaczy, że coś jest jeszcze nie tak. To oczywiście nie jest to odpowiednie miejsce do tego, żeby ten stroik montować. Ten stroik montuje się na główce w taki sposób, żebym w czasie, prawda, grania widział sobie, prawda, widział ten odczyt tego strojka, albo o tak, zaraz jeszcze włamie. Nie ma to większego znaczenia, gdzie zamontujemy strojk. Ważne, żeby odczytywał, tak, drgania, tak to nazwijmy. Także zaraz zobaczymy, czy on tutaj działa. A żeby zobaczyć, czy on tutaj działa, to trzeba nacisnąć strunę. Tak, szarpniemy struną, wyświetla nam się, że to jest pierwsza struna i jako E nastrojona. Tak, mogę go tam przestawić, on tutaj jest na różne jeszcze jakieś inne instrumenty, ale na pierwszym ustawieniu, również po naciśnięciu, mamy E. No to naciśnijmy strunę leciuteńko, tak, nie naciskamy jej mocno, tylko lekko dociskamy do progu 12 i sprawdzamy. Akurat też mamy E. Na 24 mamy E, czyli jest fajnie. No i teraz zobaczmy, co by się stało. Znaczy, jest wyregulowany, bo ja ją wyregulowałem trochę wcześniej, ale powiedzmy, ją teraz rozreguluję, tak? Czyli skrócę menzurę, czyli przesunę to podparcie struny, które ja nazywam sankami. Nawet nie wiem, jakie jest prawdziwe nazewnictwo tego elementu, bo co to za różnica? Ten mostek, o tak, przesunąłem, prawda? Przesunąłem to, skróciłem menzurę. Oczywiście już teraz E nie jest E. Szukamy sobie. Szukamy sobie stroju E. Mamy E. No i teraz tak, jak jest krótsza menzura, to na 12 progu będzie dźwięk wyższy, a na 24 znacznie wyższy, tak, niż E. Sprawdźmy. Mamy na pustą strunę E, na 12 progu, proszę bardzo, na czerwono świeci się i jest jakby w tą stronę, no to oznacza, że jest wyższy. Zobaczmy na 24. No, to już jest dużo wyższy niż E, tak? Więc jeśli dźwięk jest wyższy, to trzeba menzurę wydłużyć. No to wydłużamy, tylko wydłużając menzurę, ona także naciąga nam strunę, tak? Trzeba uważać, żeby jej tutaj nie zerwać, więc tu sobie popuścimy. Tu sobie ją wydłużymy. I szukamy E. O, mam akurat E, tak? No to zobaczmy, co będzie na 12 progu. Też jest E. I na 24? No tak jakby troszeczkę niższy dźwięk. No to jeszcze raz to rozstroimy. I jeszcze raz nastroimy na E.
Mamy E, zobaczmy 12 próg. Jest prawie idealnie. Na 24. No cóż. Troszeczkę wcześniej. No to znaczy, że trzeba menzurę jednak troszeczkę skrócić. Tak? Troszeczkę skrócimy menzurkę. I zobaczymy jeszcze raz. Dostroimy ją do E. Mamy E. Na 12 progu. Też mamy E. Na 24. Też mamy E. Idealnie. Jeszcze raz. E na pustej. E na 12. I E na 24. No i to wszystko, co trzeba wiedzieć o metodzie ustawienia menzury. Tak oczywiście postępujemy ze wszystkimi stronami po kolei. Cóż, na koniec możemy sobie powiesić, czyli zamocować ten stroiczek tak jak powinien być, czyli gdzieś na główce. Jeszcze raz sobie na sucho sprawdzimy, czy wszystko jest ok. No dobrze, możemy sobie teraz wkręcić wajchę od tremolo. Wajkę od tremolo wkręciliśmy. Podepniemy sobie tanią gitarę do taniego piecyka. Piecyk kosztował z przesyłką, nie wiem, może 150 zł. Może 170, nie wiem, kupiłem ich chyba ze 3. Gdzieś tam dla kuzyna, dla kogoś, tak. Jeden sobie zostawiłem tam w domu, sobie plątam czasami na nim. I cóż, tani piecyk, 150 zł. Ma zalety i wady. Za 150 zł ma taką zaletę, że ma 12-calowy głośnik, a to już jest wielka zasada. Może nie jakiś rewelacyjny, nie jest to żaden Solation, tak, ale w każdym razie jakiś. Trudno mi nawet tutaj przeczytać, co to znaczy, ale jakiś czteromowy, 12-calowy głośnik. Ma także reverb, ma także wejście na słuchawki, ma wejście na CD, można sobie puścić jakiś tam podkład. Ma przester. No, jaki jest, taki jest, tak brzmieniowo tam żadnego tam szału nie ma, ale nie jest jakby, nie ma również tragedii, spokojnie sobie można tam poćwiczyć w domku. No to cóż, zobaczmy sobie na czystym kanale, czy w ogóle nam tu coś gra. No gra nam. No to zobaczmy, czy jest jakaś w ogóle różnica między tak, czyli to rozłączanie sewek w humbuckerze nam zadziałało. Humbucker załączony standardowo. I teraz rozłączymy seweczkę. Oczywiście ma niższy sygnał, tak, bo to jest tylko jedna cewka. Zapewne będzie ona bardziej szumieć, brumieć, czyli jak standardowy singiel, ale jednak... Ale jednak różnica wyraźna jest, tak? No jak
widać różnica jest. Najważniejsze, że wszystko działa, nic nie szumi, przynajmniej za bardzo, tak? Bakery sprawuje się. Wszystko działa, tak? Rozłączmy zeszkę. Różnica w brzmieniu oczywiście jest, tak? Na rozłączonej cewce singielek pojedynczy gra może nie idealnie jak singiel, ale przynajmniej w takim jakimś charakterze singla. Przy włączeniu, wciśnięciu z powrotem przełącznika mamy standardowy humbucker, tak? W każdym razie gra, tak? Ten odcinek nie jest od tego, żeby tutaj plumkać, tylko żeby sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje. No i co, wszystko funkcjonuje w gitarce. Ta gitarka jest... to jest po przeglądzie. Nadaje się do tego, żeby się tutaj pobawić w ćwiczenia. Jeszcze nie poobcinałem tych strun, bo jeszcze się tutaj zastanawiam, czy coś nie rozkręcić, nie pozamieniać, nie przekładać, singli nie zamienić. No tam jakieś takie rzeczy, które są tylko jakby kwestią gustu, a nie jakiejś większej potrzeby. Czy jeszcze coś chciałem tutaj powiedzieć w kwestii finału tej gitary? Aha! Takie fenderowskie, nazwijmy to jakieś tam substytuty straploków sobie kupuję czasami i używam do tego, żeby mi nie spadał pasek, jak gram na gitarze, tak? Muszę powiedzieć, że ja je chwalę.
Są bardzo proste w użyciu, bardzo tanie. A po założeniu właściwie zabezpieczają całkowicie gitarę przed tym, żeby tak, nie wiem, co się zdarzyło, żeby pasek, no pasek nie spadnie, tak, o. Co się, tak ten, sami wiecie, że to się zdarza i oczywiście metalowe, porządne stroploki, też fajna rzecz, ale no i szybko się odpinają, łatwo się odpinają, wtedy tutaj trzeba gdzieś te gumki ściągać, chociaż szczerze mówiąc to wcale nie trwa dłużej. Zaletą jest to, że właściwie pasuje do takich wszystkich standardowych mocowań, uchwytów gitary, także do tych, na które pasują straploki, tak? Bo przy straplokach zamienia się te mocowania, tak? Te elementy na inne. I tam jest inna średnica, mniejsza średnica, także te gumki też spokojnie można wykorzystać na tamte uchwyty i pasek też się trzymał. Zaletą takiego używania tych gumek fenderowskich jest to, że to po prostu jest, wszystko jest miękkie, mniejsze, lżejsze, łatwiej to schować w case. No, a oczywiście są także pewne wady. Jednak to jest guma. Guma po jakimś czasie pewnie sparcieje, pewnie coś pęknie. Trzeba będzie kupić nowe. No cóż, każdy tam, prawda, sobie stosuje to, co lubi. No tyle. Tyle na dzisiaj, tak? Dziękuję bardzo. Cześć wszystkim. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.